O hej, właśnie mija prawie rok, jak robię to, co właśnie Państwo widzicie. Nie palę papierosów. Z tej okazji, mili Państwo, postanowiłem podzielić się z Państwem swoim doświadczeniem. Podać pomocną dłoń, którą ktoś kiedyś podał mojej skromnej osobie. Przedstawię Państwu prościutką metodę, jak skutecznie rzucić palenie. I mam nadzieję, że mój pies Saba, która jest po moim prawym boku, nie będzie mi w tym przeszkadzał. O, właśnie przyszedł. Paliłem 10 lat, paczkę dziennie i tak jednego dnia po prostu przestałem. Więc jeżeli palisz albo osoba, na której ci bardzo zależy, również pali, to ten odcinek jest dla ciebie. Zapraszam. Okej, więc fakty są takie, paliłem 10 lat, paczkę, a nawet więcej, dziennie i gdzieś tak w 7-8 roku stwierdziłem sobie, no może fajnie byłoby przestać, w sumie po co ja palę? Rzucałem metodami silnej woli, desmoxanem, gumami do rzucia, tabletkami, a także zakładami z kolegami, wiecie co? Lipa! I tak, 29 sierpnia zeszłego roku przeczytałem tę książkę. Od tamtego momentu nie zapaliłem ani jednego papierosa. Kurde, wiem jak to brzmi. Całe życie hejtuję i do dziś śmieję się z książek w stylu jak w 10 dni osiągnąć sukces, jak w 15 dni schudnąć 15 kilo. Obetnij se nogę. Ale dobra, weź już powiedz jaka to metoda. Czekam od początku odcinka, a ty na co czekasz? Ja chcę usłyszeć tej metodzie. Daj mi jedno fajne zdanie, jedno rozwiązanie. Daj mi, proszę. No dobra, metoda jest naprawdę prosta, ale nie da się jej streścić w jednym zdaniu. Co więcej, nie da się streścić nawet w kilkunastu. Serio. Jej prostota polega na tym, że pokazuje ci mechanizm, dlaczego palisz. Uwaga, zaraz wracam. Patrz. Wbrew pozorom, jakbyście się uczyli tam na biologii czy gdzieś, to wszystko jest nieprawda. Tak właśnie wygląda organizm ludzki. Jak widzicie, jest pusty. Nie ma tutaj żadnej kropelki nikotyny. Czyli tak wygląda organizm osoby, która nie pali. I ta osoba żyje, funkcjonuje. Chodzi do szkoły, całuje się z dziewczyną, czasem z chłopakiem. Całuje się z mamą, z tatą. Chodzi do kościoła albo nie chodzi. Czyta książki, ogląda Facebooka. Tańczy, bawi, śpiewa się, chodzi do kina, smuci się, ma depresję. Teraz uwaga, wlewam w nikotynę. Uwaga, tak wygląda organizm człowieka, który pali papierosy. I teraz tak, jak idziesz spać, albo jesz obiad, to dzieje się coś takiego. Nikotyny ubywa. Jesz kolację. O, coraz mniej nikotynki. No to co? To może poszedłbyś do kina na 2 godzinki. Patrz jak mało zostało nikotynki już. I teraz tak. I cała magia polega na tym, że u osoby palącej ochota na papierosa polega na tym, że musisz uzupełnić ten brakujący poziom nikotyny. Ten, który kiedyś sobie zatrułeś, jak miałeś 18 lat i byłeś tak idiotyczny, że chciałeś coś ponawiać przed kolegami, że palisz. Albo chciałeś być jak Kurt Cobain, jak ja. O, to był pyszny papieros. Nieprawda, czy potwór nikotynowy zażądał od ciebie nikotyny. Tyle w temacie. Tutaj działa twoje kłamstwo. Wiesz co, ja wolę Marlboro. Nie, Lucky Strike nie. Zdecydowanie Marlboro. Nieprawda. O, po posiłku. Ja tak bardzo lubię zapalić po posiłku. Nieprawda. Rozumiesz czy nie? Żadny browar, żadny papieros na odstresowanie, żaden papieros po posiłku. Wszystko smakuje tak samo, ty uzupełniasz swój poziom nikotyny. Prosta metoda polega na tym, że rozumiesz, że to wszystko, ta cała ochota, te zostanie sam na sam z papierosem, te chwile samotności, ten pyszny smak papieroska polega na tym tylko i wyłącznie, ale słyszysz? Tylko i wyłącznie. Nie ma nic innego. Tylko i wyłącznie uzupełnienie nikotyny w twoim organizmie. Wiesz co to jest zapalenie papierosa? To jest takie coś, że chodzisz sobie 8 godzin w zaciasnych butach, w butach o rozmiarach 2 razy mniejsze i raz na 8 godzin ściągasz te buty. To ściągnięcie tych butów to jest zapalenie papierosa.
Załóż sobie normalne buty, na twój rozmiar. Polecam. Ta książka, a zatem ta cała metoda polega więc na tym, że zmienia twój sposób myślenia. Sprawia, że chcesz rzucić palenie. Chcesz, a nie, że a jak się tak zawezmę w sobie, to rzucę palenie. I ta książka rozwija wszystkie obawy, lęki i mity związane z paleniem. Brzmi to jak gadanie coacha, ale serio, naprawdę tak jest. A te mity to... Moje życie będzie puste bez papierosów. Jak moja przerwa 5-minutowa będzie teraz wyglądać bez papierosów? Będę miał depresję bez papierosów. Jak można nie zapalić po posiłku? Palenie mi smakuje. Palenie podkręca moje emocje. Zatem ta metoda nie opiera się na żadnej terapii szokowej, żadne zdjęcia czarnych płuc, amputowane palce, nogi, czy dziecko przy grobie swojego ojca, który palił papierosy. Jaka to jest głupia metoda wymyślona na 100% przez osoby niepalące. Wiecie, co robi palacz, jak zobaczy czarne płuca? Pójdzie zapalić z nerwów. Więc apel do osób, które chcą, żeby ich bliska osoba przestała palić. Jeżeli mówisz do swojego męża, kolegi, koleżanki, partnera, nie pal, albo rzuciłbyś, weź, śmierdzisz, już dałbyś sobie spokój z tym papierosem. O jejku, ty znowu palisz, kiedy rzucisz palenie? Dostaniesz raka. Mówię to z ręką na sercu. Jesteście najgorsi. Wiecie dlaczego? Bo pogarszacie sprawę, bo nie rozumiecie umysłu palacza. Nigdy nie zrozumiesz, jak palenie przywiązuje, jak można się w nim rozkochać, jak można dodać do palenia metafizycznych przeżyć. No a ta książka jest świetna, bo jako pierwsza wychodzi naprzeciw moim oczekiwaniom. Rozwiewa lęki, obawy, wszystkie, absolutnie wszystkie. Rzucenie palenia to jest game changer, jak mówią Amerykanie. Jesteś zmęczony wiecznie może, co? Zdajesz rany, jesteś zmęczony, iż do pracy jesteś zmęczony, pijasz 3 kawy, jesteś zmęczony. Wracasz z pracy, jesteś zmęczony. Źle sypiasz może, co? A może wpadasz w jakieś nerwostany, masz bóle w klatce piersiowej, lęki, obawiasz się, że umrzesz, budzisz się w nocy z dziwnych powodów, nie wysypiasz się. Ej, to wszystko i absolutnie wszystko zniknie, gdy przestaniesz palić. Także odpowiedź jest prosta, przeczytaj sobie tą książkę. Kosztuje na Allegro kilkanaście złotych, przysięgam. Absolutnie, czekaj, bo jedzie pociąg. Wsi spokojna, wsi szczęśliwa. Rozwiewam wszystkie wątpliwości. Ten odcinek nie jest sponsorowany, nie dostaję najmniejszego grosza za to, że tą książkę polecam. Wiem, jak to kurde głupio brzmi, ale ja po prostu przeczytałem tą książkę i przestałem palić. Sam się tego śmieję, to jest niewiarygodnie głupie, ale tak jest. Ja też nie wierzę, że bez Boga by mi się to udało. Jeżeli jesteś niewierzący i nie chcesz Boga w swoim życiu jeszcze, to spróbuj może z tą książką. A jak jesteś wierzący, to poproś Boga po raz pierwszy może. Ci pomoże, zawsze pomaga. Dlatego w tej chwili wracam do domu i siadam do modlitwy za każdego z was, kto postanowi po tym obejrzeniu tego materiału rzucić palenie. Aha, jeszcze jedno, jeżeli zabrzmiałem jak neofita, moralizator i osoba, która narzuca komuś swoją wolę, to bardzo was przepraszam. Nie mam widocznie daru obiektywnego i łagodnego przekonywania. Będę się starał poprawiać. Ja naprawdę chcę tylko dobrze. Chcę dla was jak najlepiej, moi drodzy. Trzymajcie się i powodzenia. Ciao.